pierdzi. No u mnie nic... O, teraz. Nie wyskakuje. Jeszcze pani Ala się wyłączy. Poczekajcie, poczekajcie. Witamy panią Aleks i panią nasz skarbnik. Naciskamy obecny. Wysoka Rado, potwierdzamy swoją obecność na dzisiejszej sesji. Pani Kasiu, idę. Jeszcze pan Pyrcik i pan Buchta Tomasz. Pan Pyrcik i pan Tomasz Buchta, proszę potwierdzić swoją obecność. Jeszcze drugi raz. To rączkę nacisz tam, kworum. Naciśnięte. Przyszło pani? Nie, pani, ale to jeszcze raz zaczynam, jeszcze raz zrobimy sobie obecność. Proszę nacisnąć obecność. Na dzisiejszej sesji jest 15 obecność, co stanowi kworum. Rada może prawomocnie obradować i podejmować uchwały. Wysoka Rado, przedstawię dzisiejszy program i tematykę dzisiejszej sesji. Numer pierwszy. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. W punkcie drugim przyjęcie porządku obrad. W punkcie trzecim zatwierdzenie protokołu z 38 sesji z dnia 21.12.2021 roku. Podjęcie uchwał w sprawie A. Zmian budżetu gminy Chęciński na rok 2022. Podpunkt B. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Chęciński na lata 2022-2027, podpunkt C, zmiany uchwały nr 3, łamane przez 16-2010 Rady Gminy Chęciński z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, podpunkt B, D. Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chęciński na rok 2022 rok. W punkcie piątym informacja wójta Gminy Chęciński z działalności w okresie międzysesyjnym. W punkcie szóstym wnioski, oświadczenia radnych. W punkcie siódmym sprawy biorące. Zapytuję wysokich państwa, Wysoką Radę, czy macie państwo jakieś uwagi do dzisiejszego porządku? Jest panie przewodniczący, jeżeli mogę. Proszę bardzo panie wójcie. Wnoszę o poszerzenie porządku obrad, o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bieruńsko-lędzickiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Ta uchwała będzie omawiana w podpunkcie E, punkt 4E. Także przegłosujemy sobie tę uchwałę do naszego porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za wnioskiem pana wójta? Kto się wstrzymał, kto jest przeciwny? Głosowało 15 radnych, 15 za. Uchwała została zatwierdzona do planu pracy dzisiejszej sesji. A teraz przegłosujemy sobie całkowity porządek dzisiejszej sesji. Kto z państwa radnych jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciwny? Głosowało 15 radnych, 15 za. Porządek dzisiejszej sesji został przyjęty. Przechodzimy do podjęcia uchwał w sprawie zmian budżetu gminy Chęciński na rok 2022 rok. Bardzo proszę panie wójcie. Szanowni państwo, zmian w budżecie gminy na bieżący rok dokonuje się czyli zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3500 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 340 tysięcy zł. Zwiększenia wydatków majątkowych dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania inwestycyjne, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności
miesięcznej kwocie 60 tysięcy złotych, przebudowę nowych punktów sierpni w kwocie 100 tysięcy złotych, budowę rozwiązania ośrodka sportu w kwocie 180 tysięcy złotych. Natomiast ubezpieczenia wydatków bieżących dokonuje się w celu zabezpieczenia wyższych niż planowano środków na organizację transportu zbiorowego w kwocie 100 tysięcy złotych. W związku z powyższym wnoszę o podjęcie uchwały Rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok. Treści bardzo źle słychać. Bardzo źle, ja też to potwierdzam. Troszkę właśnie chciałem też powiedzieć, panie wójcie, troszkę z pana tak. To przybliżę lepiej. Tak, bardzo, bardzo dobrze teraz już. Szanowni radni, troszkę sobie przegapiłem, sądzę, miałem protokół przegłosować, ale to przegłosujemy po tej uchwale i wnoszę do dzisiejszej uchwały, co pan wójt przedstawił. Czy mają państwo jakieś uwagi, chociaż uchwała była omawiana na komisjach do spraw budżetu i oświaty, nie wpłynęły żadne uwagi, została pozytywnie zaopiniowana przez Wysoką Radę. Czy są jakieś jeszcze pytania do pana wójta? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za zmianą budżetu w gminie Chęciążki? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 15 radnych, 15 za. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Chęciążki na rok 2022 została przyjęta. Ja przejdę do przyjęcia protokołu z 38 sesji Rady Gminy Chęciążki. Protokół był do wglądu w biurze Rady od dnia 23.12.2021 roku, jak również i państwo otrzymaliście na swoje skrzynki mailowe i nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi, więc przechodzimy do głosowania w sprawie protokołu 38 sesji Rady Gminy Chęciążki. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciwny? Głosowało 15 radnych, 15 za. Protokół z 38 sesji Rady Gminy Chęciążki został przyjęty. Przechodzimy więc do punktu 4b. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chęciążki na lata 2022-2027. Jak już powiedziałem wcześniej na komisji, jest to pokłosie zmian budżetu Gminy Chęciążki na rok 2022. Ale bardzo proszę, panie wójcie, o przedstawienie. Tak jak i wczoraj pan przewodniczący uzasadnienie przedstawił, dlatego też wnoszę o podjęcie uchwały Rady Gminy Chęciążskiej z 26 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chęciążskiej na lata 2022-2027 w treści przedstawionej państwu w materiałach. Dziękuję, panie wójcie. Uchwała również była omawiana na spotkania komisji, została pozytywnie zaopiniowana. Zapytuję Wysoką Radę, czy mają państwo jeszcze jakieś pytania do wnioskodawcy? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za zmianą wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chęciążki na lata 2022-2027? Kto jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Głosowało 15 radnych, 15 za. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chęciążki na lata 2022-2027 została przyjęta. Przechodzimy do następnego punktu dzisiejszego posiedzenia. Zmiany uchwały nr 3 łamane przez 16/2010 Rady Gminy Chęciążki z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Bardzo proszę, panie wójcie, o przedstawienie uchwały. Szanowni państwo, do tej pory wnioski o stypendia mogły składać kluby sportowe i związki sportowe. Zmiana uchwały umożliwi złożenie wniosku o przyznanie stypendium również przez pełnoletniego zawodnika lub opiekuna prawnego małoletniego zawodnika. W związku z tym wnoszę o podjęcie uchwały Rady Gminy Chęciążki 26 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chęciążki 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania
pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w treści przedstawionych w materiałach. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie za przedstawienie uchwały. Również uchwała była omawiana na naszych komisjach Rady Gmin, na komisjach stałych Rady Gminy Chełmsko-Śląskiej. Została pozytywnie zaopiniowana przez Wysoką Radę. Zapytuję, czy mają państwo jakieś pytania do wnioskodawcy? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciwny? Głosowało 15 radnych, 15 za. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 3 łamane przez 16 łamane przez 2010 Rady Gminy Chełmsko-Śląskiej z dnia 22 grudnia 2010 w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania pozbawiania oraz wysokości stypendium sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe międzynarodowe lub krajowe w współzawodnictwie sportowym została przyjęta jednomyślnie. Przechodzimy do następnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy Chełmsko-Śląskiej. Wysoka Rado, ja pozwolę sobie wnieść autopoprawkę w miesiącu listopadu, o co była prośba pani radnej. Ja przedstawię Wysokiej Radzie plan pracy Rady Gminy Chełmsko-Śląskiej wraz z autopoprawką. W miesiącu styczniu przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2022 rok. W punkcie drugim informacja wójta gminy na temat realizacji programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Chełmsko-Śląskiej. W punkcie trzecim informacja na temat zorganizowanych imprez kulturalnych przez gminę w 2021 roku. W lutym spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin działających w gminie Chełmsko-Śląskiej. W punkcie drugim informacja wójta gminy na temat założeń do opracowania planowanych dokumentacji technicznych. W marcu spotkanie z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie-Śląskim. W punkcie drugim spotkanie z przedstawicielami Tauron Polska Energia S.A. W kwietniu spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Chełmie-Śląskiej. Maj spotkanie z kierownikiem referatu oświaty, kultury i zdrowia i z dyrektorami placówek oświatowych. W punkcie drugim rozliczenie finansowe i podsumowanie akcji zima oraz informacja w sprawie letniego utrzymania dróg i chodników na terenie gminy. Czerwiec, analiza i wydanie opinii z wykonania budżetu za 2021 rok. Informacja wójta gminy na temat realizacji budżetu po pierwszym kwartale 2022 roku. W punkcie trzecim zapoznanie się z ofertą letniego wypoczynku na terenie gminy dla dzieci i młodzieży. Lipiec, spotkanie z kierownikiem GOSiR w Chełmie-Śląskim. W punkcie drugim realizacja zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Wrzesień spotkanie z dyrektorem GOPS w Chełmie-Śląskim. W punkcie drugim spotkanie z osobami i instytucjami odpowiedzialnymi w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy. W punkcie trzecim opracowanie wniosków do projektu budżetu na rok 2023. W październiku spotkanie z dyrektorem SPZOS w Chełmie-Śląskim. W punkcie drugim zapoznanie się z realizacją i zaawansowaniem inwestycji realizowanych w ramach budżetu na 2022 rok. Informacja wójta gminy na temat wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. I tutaj Wysoka Rado jest ta autopoprawka i brzmi następująco. W punkcie pierwszym spotkanie z kierownikiem referatu oświaty, kultury i zdrowia w sprawie informacji na temat remontu w placówkach oświatowych. W punkcie drugim informacja na temat funkcjonowania oświaty w gminie Chełmie-Śląskim w roku szkolnym 2021-2022. A w punkcie trzecim mamy spotkanie z starostą bieruńsko-lędzińskim w sprawie planowanych działań na drogach powiatowych. W grudniu mamy omówienie i wydanie opinii do projektu budżetu gminy na rok 2023. W punkcie drugim informacja wójta gminy na temat zrealizowanych inwestycji w 2022 roku. Zapytuję Wysoką Radę, czy macie państwo jeszcze jakieś uwagi do planu pracy Rady Gminy Chełmie-Śląskiej na 2022 rok? Nie widzę. Przedstawiam uchwałę. Uchwała nr 39 łamane przez 22 Rady Gminy Chełmie-Śląskiej z dnia 26/2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełmie-Śląskiej na rok 2022 rok. Po preambule uchwala w paragrafie pierwszym zatwierdzić plan pracy Rady Gminy Chełmie-Śląskiej na rok 2022 zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały
W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierzyć przewodniczącemu Rady Gminy. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, przegłosujemy sobie powyższy akt, powyższą uchwałę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Głosowało 15 radnych, 15 za. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełmsko-Śląskiej na rok 2022 została przyjęta jednomyślnie. Przechodzimy do następnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Bielsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. Bardzo proszę panie wójcie o przedstawienie uchwały. Szanowni Państwo, Rada Gminy, mając na uwadze potrzeby Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin zrzeszające członków z gminy Chełm-Śląski, uchwaliła budżet na 2022 rok, w którym ujęto w planie wydatków środki na pomoc finansową dla powiatu bielsko-lędzińskiego. Aby móc zrealizować ten wydatek, konieczne jest podjęcie uchwały Rady Gminy Chełm-Śląskiej z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bielsko-lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. Treści przedstawionej Państwu materiału, czy wczoraj Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie wójcie. Uchwała również była omawiana na komisjach Rady Gminy Chełm-Śląskiej, komisjach stałych, została pozytywnie zaopiniowana przez Wysoką Radę. Zapytuję jeszcze Państwa radnych, czy macie Państwo jakieś pytania, uwagi co do uchwały? Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciwny? Głosowało 15 radnych, 15 za. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu bielsko-lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych została przyjęta jednomyślnie. I przechodzimy do punktu następnego dzisiejszego spotkania. Informacja wójta gminy Chełm-Śląskiej z działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę panie wójcie. Szanowni Państwo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Przedstawiam informację o pracach, które prowadziłem w okresie od 22 grudnia ubiegłego roku. W omawianym czasie pod obrady Rady Gminy wniosłem 4 projekty uchwał, które były przedmiotem dzisiejszych obrad. W okresie tym wydałem zarządzenia m.in. w sprawach zmian w budżecie gminy, planie finansowym oraz układzie wykonawczym budżetu oraz ustalenia układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok. Ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, to jest obsługę przez psychologa i radcę prawnego punktu konsultacyjnego do spraw zależnych oraz na realizację zadania pod nazwą organizowanie różnych czasów w formie pozalecyjnych zajęć sportowych służących zapobieganiu alkoholizmowi. A słychać coraz gorzej, przepraszam bardzo. Już są teraz coraz dłuższe przerwy w wypowiedziach pana. Ale to chyba coś ze sprzętem. Teraz lepiej. Halo, halo. No ja halo. Słyszę. Na razie słyszę halo, tak. I lepiej. Określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do gminnego przedszkola nr 1 oraz do szkoły. Powołanie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełm-Śląskim panią Anny Kocur. Ktoś tam szeleści. Jest może bardzo duży pogłos, za dużo mikrofonów chyba jest włączonych. Spróbujcie Państwo wyłączyć swoje mikrofony. No już lepiej trochę. O, lepiej. Powołania na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej panią Annę Kocur na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2028. Przeprowadzenia konsultacji w sprawie zebrania opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały
w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych. W wyniku rozstrzygniętych procedur przetargowych podpisałem umowy m.in. z Master Odpady i Energia na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, utrzymanie i obsługę punktów selektywnego odbierania odpadów. Wartość umowy 1 996 884,15 zł. Czas obowiązywania od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku. Firmą Infrax z Bojszów, przedmiotem której jest przebudowa ulicy Orkana na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiosenną do skrzyżowania z ulicą Kolberga. Wartość umowy 1 335 252,16 zł. Termin realizacji 30 września bieżącego roku. Z firmą usługi transportowo-mostowo-drogowe Jano Pitek, przedmiotem który jest przebudowa ulicy Osada wraz z budową chodnika i odwodnieniem. Wartość umowy 3 879 400 zł. Termin realizacji 31 października bieżącego roku. W minionym okresie podpisałem także umowy z BWM z siedzibą w Katowicach, przedmiotem który jest wykonywanie usługi i prac związanych z administrowaniem budynków komunalnych z firmą handlowo-usługową Mariusz Jurczyk, przedmiotem który jest wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz utylizacja padłych zwierząt. W bieżącym roku wartość umowy do kwoty 44 000 zł. Z firmą Instalacje Elektryczne Adam Jaskółka, przedmiotem której była konserwacja oświetlenia świątecznego na terenie gminy oraz jego demontaż. Wartość umowy 18 579 zł. Z Master Odpady i Energia, przedmiotem który jest usługa polegająca na opróżnianiu koszy ulicznych. W bieżącym roku wartość umowy 16 848 zł. To jest koniec. Jeszcze mam jedną informację dla Państwa. Dziś cały powiat wyzdrowiał. Nie ma danych o zakażonych i na kwarantannie. Po prostu sanepidowi brakło mocy przerobowej. Informacje nie zostały podane. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie wójcie za przedstawienie informacji w okresie międzysesyjnego. Przechodzimy do punktu następnego. Wnioski, oświadczenia radnych. Proszę bardzo państwo radni. Kto z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu siódmego. Sprawy bieżące. O, pan Alois Pierczyk, bardzo proszę. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo bardzo z waszej strony to bardzo słabo. No niestety, ale może mnie słyszycie dobrze? Dobrze. Chciałem się zapytać, bo są problemy na poziomie powiatu odnośnie wycinki drzew na ulicy Górnośląskiej w Chełmie Małym. Czy ta sprawa będzie jakoś załatwiona pozytywnie, czy jak ta sprawa wygląda, bo wiem, że jakieś problemy są tam. Panie radny, wczoraj mnie pan pytał. Nic się nie zmieniło. Znaczy na część drzew... Głośniej troszeczkę. Na część drzew oczekiwaliśmy pozwolenie, na część nie. Także no, dziś jesteśmy na takim etapie. Panie Alejsku, jeszcze jakieś pytanie? Nie, już dziękuję. To proszę tą rączkę zdezaktualizować sobie. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Nie tak. Widzę. Tak. Pani Maria Janota, widzę bardzo ładnie, tak jest. Bardzo proszę pani Mario. Ja mam prośbę do pana wójta w imieniu mieszkańców ulicy Gamrot o spowodowanie czyszczenia potoku Imielanka, który w tej chwili nie śmierdzi, ale jak przyjdzie koniec wiosny i lato, tam podobno bardzo nieprzyjemne się wydzielają różne smrody i podobno długo już był nieczyszczony. Ja nie wiem, nie mam wiedzy w tym temacie i nie wiem, kto to czyści.
Natomiast bardzo bym prosiła o czyści to piastoziem. Natomiast wystąpiłem do nich z przypomnieniem, że to do nich należy. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Pani Barbara Kura, bardzo proszę. Pani Basiu. Pani Basi nie ma. Panie wójcie, słychać? O, bardzo proszę, proszę bardzo. Tak. Panie wójcie, 9 listopada wpłynęły dwa pisma do urzędu. Jedno w sprawie ulicy Wiosennej, a drugie od mieszkanki w sprawie pojemnika na nakrętki plastikowe. No i do dzisiaj nie wpłynęła żadna odpowiedź. Sprawdzę, co się z tym dzieje i udzielę odpowiedzi. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję pani Basiu. Pan Alojz Pierczyk jeszcze chce głos zabrać. Nie, ja dziękuję. No to ta rączka proszę skasować ją panie Alojzie. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykamy 39. sesję Rady Gminy Chęśląskiej. Dziękuję Wysokiej Radzie. Dziękuję. Za przybycie. Dziękujemy. Dziękuję, zdrowia. Podobno wszyscy zdrowi w Polsce także. I miłego popołudnia. Tego się trzymajmy. Do widzenia. Do widzenia.